Policja otrzymała informację, że w jednej z firm na terenie Ścinawy prawdopodobnie dochodzi do kradzieży. Młodych złodziei złapano na gorącym uczynku. Policjanci niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Z tyłu zakładu zauważyli zaparkowany samochód i mężczyznę, który kierował wózkiem widłowym i ładował do przyczepy, zaczepionej do samochodu, formy aluminiowe przeznaczone do termoformowania. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn. Szybko ustaliła też, że jeden z mężczyzn, 19-latek, ubrał odzież roboczą otrzymaną podczas praktyk od swojego szefa i jako pracownik firmy pożyczył wózek widłowy, którym wywoził części aluminiowe do podstawionego samochodu. Policjanci ustalili, iż mężczyzna ten wraz ze swoim kolegą część skradzionych form przewiózł już do Lubina do skupu złomu. Następnie wrócił do zakładu w celu dalszej kradzieży. Wszystkie formy zostały zwrócone właścicielowi, który wycenił ich wartość na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Grozi im do 5 lat więzienia.